itemów z galerii mega przybyło, do tego wjechały one na rynek, więc jest mega, mega ciekawie, staw łapkę w górę, lecimy. No spokojnie, zacznijmy od czegoś mniej wystrzałowego, a mianowicie od najnowszego update'a, którego uświadczyliśmy wczoraj wieczorem. Możemy zobaczyć, że nie podziało się tutaj totalnie nic, więc nie zamierzam się na tym spuszczać, ale z drugiej strony, skoro często mi się zdarzało mówić, że szkoda, że dawno nie było update'ów, no to kiedy takowy się pojawia, z chęcią o tym informuję. To, że nie jest on najszczególniejszy na świecie, zdarza się i mówi się trudno. Tymczasem, warto sobie powiedzieć o tym, że gracze Counter-Strike'a zostali jakby odznaczeni, zostali uznani za czwartych najinteligentniejszych na świecie. Gamer IQ, top 20 smartest player base, i możemy zobaczyć, że tutaj Counter-Strike jest na czwartym miejscu, zaraz po LoLu, BlefMe, Wukongu i Baldur's Gate trójce, więc jest dosyć ciekawie, no na 20 miejscu gracze FIFA. Może nie będę komentował, bo nie chcę się tutaj narazić na dziwne komentarze. Należy powiedzieć, że został zbanowany Sparkless. To a propos tych to właśnie banów, o których mówiłem wczoraj. Ci, którzy zostali zbanowani za farmienie na właśnie do tych zbagowanych DM serwerach, Sparkless również został takowo zbanowany, potwierdzony przez DM Jesusa, w związku z czym mocne info, mocny statement, jakby to ktoś powiedział. Mapa The Agency została troszeczkę odnowiona, odświeżona. Jest to mapa, którą możemy kojarzyć, jak dobrze pamiętam, z operacji Bloodhound, która wygląda dosyć dobrze. Jest ona stworzona, jak dobrze pamiętam, sam we współpracy z FM Pwn, w związku z czym jest to dosyć ciekawa sprawa, że tak na dobrą sprawę taką mapę sobie odświeżyli. No i wygląda to dosyć ładnie. Czy ma ona szansę, żeby powrócić? Myślę, że czemu nie? Taki ruch, troszeczkę zagranie na w jakiś tam sposób emocjach, może na jakichś sentymentach dawnych graczy. Myślę, że byłby niegłupi ze strony Valve, żeby w jakiś sposób dużo ludzi popatrzyło, że o, ta legendarna mapa, muszę sobie na niej pograć, o kuźwa, ale teraz się na niej fajnie gra. Jak coś nie grało przy okazji Counter-Strike'a Global Offensive. Pytanie, czy ktoś tak powie. I pytanie, czy dodanie przez Valve takowej mapy nie wpłynie na to, że dużo ludzi zacznie gadać, że ma teraz jednoznaczne porównanie, że wtedy się grało jakoś tak lepiej, płynniej i tak dalej. A ludzie znając życie tak powiedzą. Czy słusznie? Ciężko powiedzieć, ale raczej tak powiedzą. Więc zobaczymy, co dalej będzie. Stój, przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo gdzie ja zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałak albo AWP albo M4. A gdzie takie cuda? Ano na CSGO Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik FIAKO, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 złote i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Z faktów należy już powiedzieć tyle, że agencji zostało gdzieś tam odnowione. Co należy jeszcze powiedzieć, to jest dosyć ciekawa imba mailowa, a mianowicie możemy zobaczyć, że pewnej streamerce, Sarah, która napisała do właśnie helpdeska, znaczy po prostu na support właśnie do Valve, napisała maila, w którym się pytała, co to znaczy, że jest jakiś przedmiot limited edition, czy to znaczy, że Deagle będzie na zawsze, co tak się będzie działo dalej, czy ta armor i kolekcja się skończy za te 103 dni i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się wydarzył dosyć ciekawy plot twist, z tego powodu, że jak możemy zobaczyć, ten mail został przekazany przez Gabe'a do właśnie tego supportu, więc to jest dosyć ciekawe, że sam Gabe się tym zainteresował. Mocne. I teraz tutaj należy sobie powiedzieć, że w związku z twoimi pytaniami, Deagle, ten hit treated, czyli ten powiedzmy nowy, ten co może wyglądać jak taki blue jam i tak dalej, ten za 25 gwiazdek, jest dostępny tylko i wyłącznie przez ten czas, który pokazuje się właśnie w tej kolekcji, czyli jeszcze to około 98, 7 dni, coś takiego. Sama natomiast kolekcja The Armory nie jest limitowanym eventem czasowym, w związku z czym te Armory Passes, czyli przepustki i gwiazdki, nie mają żadnej daty ważności. Jeżeli content albo jakieś zasady tego to właśnie Armory, czyli tej zbrojowni, nazwijmy sobie, zostaną zmienione, to wszystko ogłosimy publicznie i wszystko powiemy. W związku z czym dużo ludzi zaczęło to interpretować w ten sposób, że po prostu jakby na to nie patrzeć, ten event Armory, czyli ta zbrojownia, będzie czymś, co zostanie z nami na stałe i po prostu będzie się tam tylko i wyłącznie zmieniał content co jakiś czas. Przykładowo co te 100 ileś dni będzie zmieniany ten limitowany przedmiot, jak te same Deagle, to później może być coś innego. Tak by to ludzie już zaczęli interpretować. Zobaczymy, co de facto znaczy. Czy to znaczy, że ta przepustka zostanie z nami na zawsze? Czy to znaczy, że te przedmioty z tej to właśnie kolekcji zostaną z nami na zawsze? Czy to znaczy, że tą skrzynkę będzie można odbierać na zawsze? No pytań jest naprawdę multum przy okazji tego to maila. Z drugiej strony też nie odlatujmy jakoś w nieskończoność. To jest mail, który jest napisany i jest on raczej zrozumiały. Tutaj wszystko, co wybrzmiało, to wybrzmiało. I tutaj chyba nie ma nic pisane między wierszami, że trzeba się czegoś domyśleć i tak dalej. Tylko wszystko zostało napisane wprost. W związku z czym ludzie już zaczęli spekulować, co będzie dalej. Dajcie znaka, co wy o tym myślicie, bo myślę, że sprawa jest niezwykle ciekawa. Tak czy siak, przedmioty zalały już market. Możemy zobaczyć, że pierwsze z nich wbiły się już na buffa z dniem dzisiejszym, dokładnie to rano. I możemy zobaczyć mniej więcej ceny. Przypomnę, RMB dzielimy mniej więcej na pół i wychodzi nam cena mniej więcej w złotówkach, bo tam jest jakoś 0,47, coś takiego. Więc na przykład M4 11
NES, Fate, sprzedana za 2500 zł, w sensie tak wystawiona tutaj została oceniającą BioWare w ogóle swoją drogą, więc no to jak zostało sprzedane, to jeszcze przejdziemy później, ale tak to na chwilę obecną wygląda. Tutaj mamy również wyświetlone ceny chimesów oraz stickerów, myślę, że warto na to w ten sposób popatrzeć. Tak samo jak na to, że na rynku Steam owa skrzynka galerii się już znalazła i na chwilę obecną, ku uwaga, kosztuje około 15 zł, co jest dosyć mocnym sztosem, bo wszedłem sobie rano i ono kosztowało jakoś 5-6 zł, coś takiego, patrzyłem pierwsza słowa jakoś 8 zł kosztowała, no a teraz możemy zobaczyć, że dosyć mocno w ciągu tego jednego dnia sobie ona drożeje. Czego to jest pokłosiem, czemu tak się dzieje? Ciężko powiedzieć. Mamy pierwszą chyba skrzynię w dziejach Counter-Strike'a, kiedy to zaraz po wejściu ta cena nie leci na łeb na szyję, tylko wręcz przeciwnie, leci do góry. No bo kiedybyśmy patrzyli na skrzynię, która w ciągu dnia dźwignęła się z 5 zł na złotych 15, no to umówmy się, jest dosyć mocno. Pytanie, co będzie działo się dalej? Pytanie, na ile na chwilę obecną to jacyś to twórcy, youtuberzy, kontenciarze się zaopatrują w takowe skrzynki, bo chcą robić openingi i wreszcie mają do tego właśnie mają ku temu możliwości. Więc jestem ciekawy, jak to się będzie prezentowało. Ja mam do sprzedania jutro jedną skrzynkę, więc jestem ciekawy, za ile ją faktycznie opchnę, czym się oczywiście również z nami podzielę, ale na chwilę obecną wygląda to dosyć ciekawie. Supply na poziomie 2500, przyznam szczerze, taki standardowy, jak chodzi właśnie o tego typu przedmiot. No i tutaj myślę, że jest dosyć mocna bitwa z tego, co tutaj widzę. Więc wygląda to wszystko bardzo ciekawie. Możemy zobaczyć, że rynek nie został w jakiś sposób turbo przejęty nowymi przedmiotami, czego byśmy się mogli po części spodziewać. I jakoś tutaj nie widać zatrważających ilości nowych itemów właśnie na pierwszych stronach marketu. Gdzieś dalej to są tutaj agenci, gdzieś tutaj nawet widziałem sticker kapsuł 2 za 73 zł, przypominam, ostatnio było 120 czy za 100, coś takiego. Także ciekawie to wszystko się prezentuje. Warto sobie powiedzieć, że na buffie skrzynek na próżno nie znajdziemy, bo na buffie już nie ma skrzynek. W związku z czym możemy zobaczyć, że tak to wygląda, więc może też w jakiś sposób Steam na tym korzysta, że właśnie tam, nie wiem, czy jacyś ludzie pomyśleli na początku, że dobeczka aż będzie na buffie, nie wiem, ale myślę, że ktoś chociaż jednej szansy coś takiego złapał. Z drugiej strony, patrząc na inne markety, tutaj dla przykładu CS Float, możemy zobaczyć, że skrzynki za 11,70, za 12 zł sobie stoją spokojnie, a nawet mniej, nawet za 16 gdzieś tu mi mignęło. O jest, 16,15. W związku z czym wygląda dosyć ciekawie i dosyć interesujące, jak to faktycznie będzie się sprzedawał dalej. No i zobaczymy, co będzie działo z tą skrzynią. Ja z fusów wróżyć nie zamierzam, kryształowej kuli nie mam, więc po prostu zobaczymy, co pokaże nam czas. Co należy jeszcze powiedzieć, to wycena obecna Deagle'a. Możemy zobaczyć, że w zależności od konkretnego to właśnie patternu wygląda w sposób następujący. Mamy Deagle nawet za $125, no wiadomym jest, że te takie powiedzmy sobie zwykłe jakoś tam szału nie ma z nimi. O, tu jest cały bydlak. Obróbka termiczna po polsku. Możemy zobaczyć supply'e iście niskie. Wenry powiedział, że małe, ale z drugiej strony na samym początku 25 gwiazdek, no trzeba było to chwilę wyfarmić oczywiście. W związku z czym faktycznie widzę potencjał, że ten Deagle będzie tracił na wartości z dniem, no bo tutaj będzie tych przedmiotów dużo przebywało, aż ludzie te gwiazdki nauczyli się po prostu wbijać na najzwyczajniej w świecie. No i możemy zobaczyć, że tak się kształtują ceny takowego to właśnie cuda. Od 60 zł do 300 zł faktor new. No to wiadomo, że dużo zależy od patentu. Spoko. Tak to się ma na markecie Steam oczywiście. Co należy jeszcze powiedzieć, to zawieszki. Zawieszki na chwilę obecną mniej więcej oscylują w takich to cenach. Zobaczymy, jak to się będzie dalej prezentowało. Myślę, że zawieszek tutaj nie ma się co za dużo spuszczać, więc idziemy oczywiście dalej. Gdzie możemy zobaczyć dość ciekawego newsa, a mianowicie M4-1S Fate, czyli nowiutka MK, ma już 2300 sztuk wygenerowanych. Dla przykładu taki Imitme Danger emeczka ma 1200 takowych to sztuk. Jest to oczywiście emeczka z Raptida, z operacji, więc możemy zobaczyć, że no umówmy się, jest tutaj dosyć duża przepaść. Jest już dwukrotnie mniej tych emeczek, pomimo, że minął zaledwie tydzień, czy 8 dni, od kiedy takowo można odbierać. Od tego, kiedy można odbierać tą emeczkę, to już trochę minęło czasu, kiedy już cały event się w ogóle zakończył. Także no co, mamy debiut, dużo przedmiotów zalało market, ale z drugiej strony chciałem podkreślić, że na początku ludzie kompletnie nie ogarniali, co będzie za te gwiazdki, jak się te gwiazdki zdobywa i tak dalej. Więc szczerze dla mnie bardzo ciekawy będzie jutrzejszy dzień, pojutrze będzie ciekawie, a dzisiaj no to mam jakieś pierwsze tak na dobrą sprawę przesłanki. Jutro bym się nie zdziwił, jakby ta skrzynia kosztowała 30 zł i nie zdziwiłbym się, jakby kosztowała 5 zł. Więc myślę, że jutro będzie ciekawiej, no ale dzisiaj takie są fakty. Rynek został zalany przez nowe przedmioty.